Witam z tej strony Gabriel, autor Bezpiecznej Imprezy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o pandemicznych imprezach masowych w statystyce. Będzie to dotyczyło raportu Komendy Głównej Policji Bezpieczeństwo Imprez Masowych w 2020 roku. Jest to poniekąd kontynuacja poprzedniego filmiku, który omawialiśmy, który mówił o przestępstwach i wykroczeniach na imprezach masowych na podstawie ustawy o imprezach masowych. Wiadomo, rok 2000 był dosyć specyficznym rokiem, początkiem pandemii. Komenda Główna Policji przygotowała fajne zestawienie roku 2020 oraz lat poprzednich 2018-2019. Zapraszam. Na początku mała powtórka z historii. Mianowicie, że w marcu 2020 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadza na obszarze całego kraju stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 19 marca 2020 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające do odwołania zakaz organizowania imprez masowych na terenie całego kraju. W związku z powyższym zawieszone zostały rozgrywki Ekstraklasy oraz pierwszej, drugiej ligi piłki nożnej, natomiast mecze trzeciej ligi i niższej klasy rozgrywki zostały odwołane. Rozgrywki definitywnie zakończono także w rywalizacji kobiet i mężczyzn w koszykówce, siatkówce, w piłce ręcznej oraz Polskiej Lidze Hokeja. Dodatkowo decyzją UEFA odwołano również mecze finałowe Ligi Europy sezonu 2019-20, który miał odbyć się 27 maja 2020 roku w Gdańsku. W dniu 12 czerwca ubiegłego roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie umożliwiające udostępnienie do 25% pojemności trybun stadionów dla publiczności z zachowaniem restrykcji sanitarnych, takich jak zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego. Przepisy obejmowały mecze piłki nożnej w najwyższej oraz drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej, a także rywalizację w Pucharze Polski. Do tych samych reguł dostosowali się organizatorzy zawodów żużlowych w pierwszej i drugiej klasie rozgrywkowej. W dniu 21 lipca 2020 roku Rada Ministrów zwiększyła dostępną dla publiczności liczbę miejsc do 25% pojemności trybun, jednak 17 października 2020 roku z decyzją Rady Ministrów ponownie wprowadzono całkowity zakaz organizacji imprez masowych. Od tego czasu nie odbywają się żadne imprezy masowe, artystyczne, rozrywkowe, natomiast rozrywki sportowe każdego szczebla odbywają się bez udziału publiczności. Przejdźmy teraz do pandemicznych statystyk. Na początku spojrzymy, jak to wyglądało ogólnie, procentowy udział poszczególnych imprez masowych przeprowadzonych, gdzie zielony kolor dotyczy imprez masowych artystyczno-rozrywkowych, pomarańczowy mecze piłki nożnej, no i ten trzeci kolor masowe imprezy sportowe. Pandemiczne przestępstwa. Czyli w związku z przeprowadzonymi w 2020 roku imprezami masowymi odnotowano 146 przestępstw, o 1054 mniej niż w 2019 roku. Najwięcej przestępstw miało miejsce w trakcie imprez, 1110, przed imprezami 27, po zakończeniu imprez 5. Natomiast podczas przejazdów uczestników tylko 4 przestępstwa. Tutaj mamy tabelę pokazującą liczbę popełnionych przestępstw na odcinku 3 lat 18-19-20. Myślę, że
komentarz raczej tu jest zbędny, każdy może sobie wnioski sam wyciągnąć. Wśród odnotowanych w 2020 roku przestępstw 130 było związanych z przeprowadzeniem meczów piłki nożnej, 89% ogółu. 9 miało związek z masowymi imprezami sportowymi, to jest 6% ogółu. I 7 z imprezami masowymi artystyczno-rozrywkowymi, 4, to jest prawie 5%. 4,8%. Dobra, liczba popełnionych przestępstw. Z podziałem na rodzaje imprez masowych. Procentowy udział przestępstw popełnionych w 2020 roku. Gdzie tak już jest tu 89 odbywa się na meczach. 5% i 6% na pozostałych imprezach. Przestępstwo z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stwierdzone w 2020 roku ze względu na odpowiednie artykuły. To akurat dokładnie było omawiane na poprzedniej prezentacji. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy, link będzie w opisie tego filmu. Procentowy udział prawomocnych wyroków za przestępstwa w 2020 roku, gdzie znowu mecze piłki nożnej były największym procentem. Aczkolwiek to wynika z tego, co już było na samym początku omawiane, że głównie mecze piłki nożnej się odbywały. Pandemiczne wykroczenia teraz. W roku 2020 odnotowano 2153 wykroczenia mające związek z imprezami masowymi. Liczba ta jest o 77,5% mniejsza niż w 2019 roku, 9553 wykroczenia. Najwięcej wykroczeń miało miejsce w trakcie imprez, 1141, przed imprezami 638. Po zakończeniu imprez odnotowano 65 wykroczeń, natomiast podczas przyjazdów uczestników 19. Liczba popełnionych wykroczeń ze względu na czas, czyli przed, w trakcie, po zakończeniu, z podziałem na lata, czyli pomarańczowy rok 2018, niebieski 19 i zielony 2020. Wśród odnotowanych w 2020 roku wykroczeń 2036 było związanych z przeprowadzeniem meczu piłki nożnej, co stanowiło prawie 95% ogółu, dokładnie 94,6%. 109 z masowymi imprezami sportowymi, 5% ogółu. Natomiast 8, to stanowiło 0,5% z imprezami masowymi artystyczno-rozrywkowymi. Procentowy udział wykroczeń popełnionych w 2020 roku, czyli ze względu się na podział na imprezy. Przestępstwa i wykroczenia pod kątem już jeszcze sądowym, jak to wyglądało w sprawie wyroków sądowych. W roku sąd skierowano 9 spraw za przestępstwa popełnione w związku z imprezami masowymi. W porównaniu z 2019 roku 126 spraw, oznacza to spadek o prawie 93% tej wartości. Na wszystkie skierowane do sądów w 2020 roku sprawy za przestępstwa 7 było związanych z rozgrywkami piłkarskimi, co stanowiło 78% bez 0,2% ogółu. 2 sprawy skierowane do sądów miały związek z masowymi imprezami sportowymi, 22,2%.
W roku 2020 nie skierowano do sądów spraw za przestępstwa popełnione w związku z imprezami masowymi artystyczno-rozrywkowymi. Liczba spraw skierowanych do sądów ze względu na lata 18, 19, 20. Tutaj mamy podział, liczba prawomocnych wyroków. To jest ze względów na lata. Podsumowanie z podłogi na liczbę imprez masowych, w związku z którymi angażowane były siły i środki policyjne. Z 7812 w 2019 roku do 2034 w 2020 roku, spadek o 74%. Względem 2019 roku spadła również liczba przeprowadzonych masowych imprez sportowych, to jest o 56,3 z 2536 do 1107. Odnotowano także spadek liczby meczów piłki nożnej z 1102 do 395 imprez, o 64,2 spadek. W przypadku imprez masowych artystyczno-rozrywkowych przeprowadzono działania zabezpieczające wobec 532 imprez, czyli o 3640 mniej niż w ubiegłym roku, 4174, spadek o 87,3%. W związku z zabezpieczeniami imprezami masowymi ujawniono 146 przestępstw, co stanowi spadek o 87,8% względem 2019 roku, 1200 przestępstw. Wśród odnotowanych przestępstw 89%, 130 ujawnionych czynów związanych było z przeprowadzeniem meczów piłki nożnej. Jeżeli kogoś ten raport zainteresował i chce zapoznać się z nim bardziej, to dostępny jest pod poniższym linkiem. Dokładnie mówiąc, tutaj, gdzie wskazują strzałki, wystarczy sobie pobrać. Są też tam pozostałe, ubiegłe lata. Dosyć bardzo ciekawymi, myślę, że dosyć fajne, zwłaszcza dla badań, zadań na uczelniach, mogą być dosyć przydatnymi materiałami. Wśród materiałów, które się znajdują, znajdują się również konkretne tabele z podziałem na miasta i z dużą ilością szczegółów. I jeżeli podoba Wam się ten film i chcecie jeszcze więcej takich, to subskrybujcie kanał Bezpieczna Impreza oraz kanał Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego oraz zostawcie kciuka w górę. Pozdrawiam i do usłyszenia.